właśnie miałem pierwszego strzała na Strike Pro Tournament Peak Shot. Także próbujemy. Mówimy sobie dryfem na spokojnie. No i co? No i próbujemy, walczymy. Jest pierwszy szczupak w wykonaniu Michała. Ładny, fajny. Gotowy? A, maluszek. Maluszek. Ale jest. Epa! Żółw. Gratulacje. Cały. W gębie. No a teraz z prezentacją będą cyrki. 6 dyszek. 6 dyszek. No to jest 50. Ale tylko. Pięknie. Jest fajnie, kolorowo. I taki oto szczupaczek się melduje u Michała. Dobra, rybka trafia do wody. Epa! Gratulacje dla łowcy. Dobrze, czyli już mogę się wykąpać. Tak. Ja sobie wczoraj zrobiłem taki challenge, że się nie kąpię, dopóki nie złapię pierwszego szczupaka. No i śmierdzący po całym dniu poszedł z kim. No i nic. Ale dzisiaj już możesz się wykąpać. Daria! Rybka wyjechała na X-Lab Peto. 14 to jest chyba centymetrów, o ile dobrze pamiętam. Pierwsza ryba na tą przynetę. Pogryziona jest. Tak, no są, jest, są, jest. Są. Ładnie przywalił, tylko widzisz już w ogon. Co nie, nie w korpus, od ogona. Dobra. Mówimy dalej. Dzisiaj Mateuszowi mówiłem, że jeszcze muszę sobie kupić. Jest extra peto i jest jeszcze drugi taki. Reto chyba. On jest z twisterkiem na końcu. Ja to nie pamiętam, nie wiem. To na pewno. Nie za dobrze panu? Zobacz, chyba. Jak dam w pizdę, to mu się przeleje. Ale i ostatni dryf tutaj. Już się pożegnaliśmy z wami. A tutaj nagle sztuka jakaś. Wow, ta kapota. Człowieku, kapot jak aras. Kareś kapota? Leś. Leś. Ja pierdolę. Kapota, team. Na szczupakach łapać za kapotę? Brawo Michał, brawo Michał. Brawo Michał. Gratulacje. A już kurna to nie wiem, już miałem nadzieję. Ja mówię, ja. A przed chwilą Mateusz mówił, że już się z wami pożegnaliśmy. Ja mówię jeszcze kilka rzutów, że jak nie biorą, to biorą to największe. No to wziął. Oj, nie, nie kręć, nie wiem czy się kręci. A, kręci się, no. Ja. No niestety. Zapiął się. Na bank zaatakować. Wiosna. Widać już, że wiosna. Kwiatki na drzewach. Także wiemy, że to już czas sezonu. Cyrki numer 2 dzisiaj. No, po linie chodzą to i pan przejdzie. Dawaj, dawaj. Ja ci mówię, Michał, to jest twój dzień dzisiaj. No nie, nie, to się nie rozbuja, jest okej. Okay. To jest dobrze podparte. Tam dalej i tak nie wyjdę na brzeg. Wyjdzie no nie. Pan. Swobodnie pan wyjdzie po tym honarze. Potem się można na rękach podwiesić. To jest ten dzień. Albo na to usiąść i wiosłować. Cyrk się odwala za 32 sekundy. No, no ładnie przeszedł. Teraz sobie odpocznij psychicznie. Co to, po co, po wąskach?
A ja jestem ciekawy, jak potem weźmie ten plecionkę ode mnie. Weźmie. A trzeba było oddać może wędkę teraz. To był błąd. No i co? Żeby tam przyszedł i z tamtej strony. O! Nie. Dawaj, weź się w pierdol pod film. Proszę pana, powinien pan wziąć wędkę ze sobą. Ty, ale ja tam dalej nie przejdę i tak. No i moim zdaniem jak nie. To nie? Że Bultis zjeżdżasz, pyk, i wjeżdża biała mewa, więcej nam nie trzeba, py, 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 py. Bultis wjeżdża, wjeżdża nowy kolor i nowy rozmiar od Strike Pro. O, i rybkę ma Michał. O. Mały. Nie brudzę. Nie wiem, co tu za amatorszczyzna dzisiaj. Hello. Ale się dobra, nie, ja nie puść. Mogę. Ten atak jest. Patrz na tą amatorkę, pa. A, udało się. Mierz go sobie. On pokaże, bo takiego nie miałem. Cztery dyszki. Patrz, jak wygląda. Proszę. Cztery dyszki. Masz miarkę? Nie. Masz miarkę? Oj, taki malutki. Szczupaczek. Dawaj. Do wody. Łopa. Amator. Cyrkowiec roku. Cyrkowiec roku. Trzeba było powiedzieć, żeby mamusię zaprosił. Yes. Widzi pan, to młodzież dzisiejsza to. Trzeba go pogłaskać za ogon, dać mi dotlenić się da. Powiem panu tak. Miałem przed chwilą strzała, nie wiem czy dobrze kamerę mam, ale jest tu ząb. Jak to się nie wcięło, to ja nie mam pojęcia. Ops, ząb. No chyba nie taki mały. Mamy pierwszą rybkę. Chyba ten sam mógł poprawić. Opa. Chodź malutki. Rybka wyhaczona. Będziemy ją szybko wypuścić. Zmykaj mały. Opa, odpłynął. Rybka wyjechała na nowego piga, turnament. Nie wiem ile on ma, 16 cm, coś koło tego. Mateusz bardzo go chwalił. A upałem dosłownie, nie wiem, która jest godzina, ale zgaduję, że około półtorej godziny machałem tylko na Strike Pro Jerka Baby Bustera, bo w niego strasznie wierzyłem, mówię, a zmienię. I cyk, trzeci rzut rybka. Przed chwilą miałem odprowadzenie pod sam brzeg, spłynął mi delikatnie szczupaczek, ale go nawet nie widziałem. Ryba zaczęła się ruszać, więc mamy pewnie jakieś, nie wiem, do końca 30 minut, może 40. Jest szansa, że uda się coś jeszcze złapać.
łowienie zakończone. Jeden szczupaczek, dwa wyjścia miałem, ale wyjścia miałem jeszcze mniejszych od tego, co złowiłem. Na koniec fajna ryba mi podgryzła ogonek przy samym brzegu, ale w sensie ja nie widziałem ryby, ale widziałem taką falę, no nie wiem, jakby to nazwać. I to nie było, wydaje mi się, że to nie było od małej ryby. Mam nadzieję, że ten krótki materiał jakoś się fajnie wam spodoba. I co? Widzimy się w następnym materiale. Na pewno już dłuższym, mam taką nadzieję. O, właśnie coś się większego tam rzuciło. Ale ja i tak już zmykam, bo już ciemno. Jutro też jest dzień. Trzymajcie się, nara.